Cześć, witajcie, z tej strony znowu Albi i dzisiaj kolejny egzamin zawodowy E14. Kwestia taka, że po prostu nie będziemy robić skryptu, zrobimy sam wygląd, ponieważ tutaj w tym skrypcie, w tym egzaminie, co ja tu mam dla was przygotowany, on jest z 2018 roku, jest PHAP, no i tu jest zwykłe połączenie z bazą danych i coś tam dodaję do bazy danych i to wszystko jest u Zelenta na którejś tam stronie, na którymś tam odcinku chyba. No to jak on ma w ogóle ten skrypt PHP połączenia z bazą danych. On jest troszeczkę, wydaje mi się, że trochę za długi, co on tam ma. Ale no po prostu tam jest wszystko wyjaśnione i jeśli będą jakieś problemy, no to w sumie ja to mogę zrobić. Bo z tego pamiętam, to jeszcze potrafię z PHP. Także no w sumie to tyle. Teraz jak ta strona ma wyglądać? Ta strona ma wyglądać tak. I jedyne co będę brał z tych cech witryny to kolorki. Bo resztę zrobimy sobie tak po prostu, żeby to miało jakiś sens. No i w sumie tyle. To co, zaczynajmy. Jak widzicie, mam już przygotowany plik HTML i CSS. To jest wszystko połączone, tutaj jest połączony plik CSS. Tutaj mam taki live server zrobiony, że w każdej chwili jak tu coś zapiszę, patrzcie, coś zapiszę, to mi się to pojawi na stronie. To mi się to pojawi na stronie i no to po prostu pomaga, nie wiem, w takich na przykład poradnikach. I co pewnie mamy? Na pewno mamy header, to tak jak zawsze w każdym egzaminie. W każdym egzaminie jest header i w tym headerze jest po prostu H1. Witamy w restauracji. Wszystkie smaki, ok. Tutaj to mamy. To jest w headerze i to jest chyba wszystko. Potem robimy sobie div. Zróbmy sobie content, bo wiecie, to tak zawsze jest ten sam schemat działania, że jest content, robicie sobie jakiś div i w tym divie macie dwa divy, które są zwykle obok siebie, co nie? Tutaj mamy właśnie dwa divy. Dajmy sobie leftbox i dajmy sobie Rightbox. I co my tu mamy? Tutaj będzie jakieś zdjęcie i tego zdjęcia nie będę robił z tego względu, że go nie mam. Ale no to zdjęcie wiadomo jak dodajemy GSSRC równa się ścieżka do tego zdjęcia, tekst alternatywny i zamykamy. I teraz tutaj, od razu wam to powiem, żeby nie było jakichś niewyjaśnień. Tutaj jest to zdjęcie jest w taki sposób, że ono zawsze jest na szerokość tego divu i wysokość. I teraz jak to zrobić, żeby to zdjęcie właśnie tak wyglądało? Przechodzimy sobie do naszego screen CSS i to zdjęcie jest w left box. Odnosimy się do left box i potem do naszego zdjęcia. I tu dajemy width 100% i height 100%. Ja teraz tutaj nic się nie pokażę, ponieważ nie dodałem tego zdjęcia, ale uwierzcie mi, to zdjęcie w tym momencie będzie wyglądało jak to, czyli będzie na wysokość i szerokość całego tamtego diva. Oczywiście ten div jeszcze nie ma podanych szerokości i wysokości, co nie? Dlatego tutaj też by się nic nie pokazało. No ale w ten sposób robić, żeby zdjęcie miało szerokość i wysokość całego diva. Ok, lećmy dalej. I tu więc sobie było to zdjęcie. Dodajmy sobie tekst alternatywny, żeby po prostu wam pokazać, że tu właśnie by było to zdjęcie. I w write będzie u nas będzie pewnie p jest u zjesz i pod tym jest lista. Ok, będzie ul li i to jest tak obiad od 40 zł. Ja sobie to od razu przekupiłem. W ostatnim jest kolacja od 20 zł, to drogo. Znaczy nie, obiady to drogo. Kąski od 10 zł. Ok. Potem mamy jakiś diff u dołu. On tam ma formularz w środku, dlatego będzie form content. Ok. I będziemy jeszcze będzie footer. I w footerze będzie oczywiście PSL, czyli P. Tu jest stronę.
opracował, dwukropki, tu jest wasz PESEL. I teraz zróbmy sobie jeszcze ten formularz. Ten formularz jest tu. Zarezerwuj stolik. I teraz tak. Online i teraz robimy ten formularz. Formularz jest zawsze form. I co formularz musi mieć? Formularz musi mieć metod. Jest post albo get. Generalnie używacie post. Metod post i tam jest jeszcze action. I to action chodzi o to, że jak kliknięcie submit, w sensie wciśnięcie jakiś przycisk, to do którego pliku, na przykład macie tutaj plik form.php, to do tego pliku, tak jak przez ten plik jest obsługiwany ten formularz. Jeżeli ten plik będzie obsługiwany jakoś tutaj wewnątrz tego PHP, to po prostu tutaj nic nie wpisujecie, co nie? Ja tam sobie tu po prostu tutaj nic nie wpiszę. Ok, i teraz co my tu mamy? Jest label, jest data, format, ok, i tu będzie input. Input type równa się tekst. Wydaje mi się, że nawet chyba na egzaminie nie kazaliby wam robić tego. Jak to się nazywa? Nie kazaliby wam robić jakiegoś takiej, żeby sprawdzało, czy to jest właśnie tak wpisane. No ale dobra. Nie ma się co o tym, w tym zagłębiać. Tutaj jest ile osób. I tutaj będzie type number. I teraz zostało nam jeszcze ten, i teraz twój numer telefonu. I tutaj jest type number. Nie, tekst, to jest tekst. Nie możemy tutaj dać number. Potem jest checkbox, czyli jest. Tutaj zrobimy sobie diva, w tym jest checkbox. Textbox i obok tego jest tekst, po prostu tekst. W sumie to mogę ten tekst po prostu tak napisać. Staram się na przetwarzanie moich danych osobowych, ok. I teraz są dwa inputy na samym dole. I te inputy też tam w div. W ogóle w formularzu możecie dawać divy, naprawdę możecie robić divy, te bloki ponieważ nie wiem dlaczego, ale to jest nawet wskazane, jak najbardziej jest to wskazane. Tutaj damy dwa inputy. Submit. Type submit i value. Tak, to było value tam w środku? Wyczyść, tak, ok. I teraz drugi jest to samo, tylko zmienimy sobie na rezerwie. Ok, dobra. I teraz to jakoś oscylujmy, żeby to miało jakiś sens. Przypominam, ogólnie wygląda to tak. I do tego będziemy zmierzać. Tu to wszystko jest pokazane. Przejdźmy sobie do witryny. Ok, cały styl. Style. Czyli całej strony. To jest font family Tahoma. Uj, dobra. Ok. Banner. Czyli to jest nasz header. Banner to header, co nie? I tu mamy background. Co oni tu mają? Hashtag 2F180C. OK, i oczywiście with 100% color FFF i text align center. OK. A jeszcze wysokość.
W ogóle to może najpierw zrobię tak. Tutaj. Tylko teraz tak. Dlaczego tutaj jest ten odstęp i to wszystko? Na egzaminie o tym nic nie mówią i na egzaminie, jak to będzie tutaj ten odstęp, to i tak to będzie tak jakby poprawnie z tego względu, że nie macie zresetowanych stylów CSS. Patrzcie, zresetujmy sobie te style. Jak je zresetuję. Padding 0. To w tym momencie jest tak. Czyli jest tak jak na zdjęciu. Tylko no, nie, na egzaminie od was tego nie wymagają. Z drugiej strony, jak właśnie zresetujecie te style, to wam się lista rozjedzie. Ok. Tutaj to sobie schowajmy i lećmy z tym egzaminem. Panel. Teraz to mamy. Content. Ok. W content. Content chcę tylko, żeby to był DisplayPlex. Jak ktoś nie wie, o co chodzi z DisplayFlexem, to zapraszam do poprzednich odcinków. W sumie to w kilku nawet wyjaśniam, o co z tym chodzi. I panel lewy ma szerokość 60 pikseli, czyli height 60%. Tylko to jest content. Oj, ale bym zwalił. Ale bym zwalił. Dobra, left box. Przejdźmy do left boxa. Left box ma 60%. Tylko nie mają wysokości napisane na egzaminie. Aha, bo to jest po prostu na patingach zrobione, ale nie mam zdjęcia. To bo wpiszę po prostu jakiś jakąś wysokość. To jest height, czyli to jest wysokość. I tu wpiszmy sobie, nie wiem, 400 pikseli. A width. Dajmy te 60%. Ok. Left box jest. Teraz live, right box. I teraz tak. Tutaj jest font size 2 rem. I teraz słuchajcie, co to jest 2 rem? To chyba trzeba wyjaśnić. Jak macie 1 rem, to jest podstawowa wartość waszej czcionki. Wysokość i podstawowa wartość ogólnie w CSS, w HTML to jest 16. 2 rem to jest 32, a tutaj wymagają na egzaminie rozmiar czcionki 200%, czyli no 200%, czyli 32 piksele, czyli wystarczy wpisać 2 rem lub 36 pikseli i to zadziała tak samo. Okej. Okay. Nie, oni to jeszcze wymagają tylko padding 50%. I co, i to działa? Aż mnie to ciekawi. O Jezu. Nie działa. Nie wiem, jak oni to dają, to w ogóle wywalmy to. Aha, bo nie 50%, tylko 50 pikseli. Co ja dałem? A, teraz działa. Teraz działa, dobra, widzicie? To jest to i tu by było zdjęcie, co nie? Tu by było zdjęcie. Dlaczego to nie jest pokolorowane? Już wiem, dlaczego to nie jest pokolorowane, bo oni wymagają... wymagają całego koloru dla strony. I ta strona ma kolor, czyli idziemy do body. Background i to będzie hashtag F6E5DC. I właśnie tego wymagają dla całej strony. Okej. Okay. Lećmy dalej. Panel prawy mam tutaj ten form content, to jest dla nich panel dolny. No, tu jest width 100% oczywiście. Background. Przyspieszmy to trochę, skopiujmy. Żebym ja tego nie przypisywał. Wyrównanie tekstu do środka, no to oczywiście text align. Center i marginesy wewnętrzne 30 pikseli, czyli padding 30 pikseli. Stopki, czyli footer. Footer ma kolor tła, czyli background. Też sobie szybko przekopiuję w tej specyfikacji, żeby nie było problemu. Kolor ma biały, czyli FFF. I wysokość, czyli height 60 pikseli. I to ma pewnie width 100%.
Dobrze. Listy punktowanej, okrąg jako styl punktora. Obraz, wysokość obrazu 400 pikseli. No to dobrze, dobrze strzeliłem. Ok, czyli to jest spoko. I jak widzicie, nasza strona w tym momencie wygląda tak. Czyli tak jak na zdjęciu. Tutaj widzicie, tak jak. Jeszcze tylko poprawić to, formularz. Ale reszta jest wszystko tak jak na zdjęciu, pomijając fakt, że nam się tutaj rozjeżdżają marginesy. No ale to wam mówię, to jest kwestia tego, że to jest wszystko te marginesy wewnętrzne. I teraz zobaczcie. Zrobimy to jeszcze raz, żeby wam to pokazać. Margin 0. Padding 0. W tym momencie to tak jest. To już jest tak jak w miarę powinno. Co nie? To samo. Zróbmy sobie teraz ten formularz. I teraz ja muszę mieć podgląd. Lećmy z tym. Form content. I teraz odwołujemy się do naszego. Potem jest form. A potem jest label. I od razu sobie to przekopiujmy. I od razu potrzebujemy tutaj nasze input. Po co? Ponieważ jeśli naszym label i naszym input nadacie display block, samolot leci, sorry, display block, to nam się zrobi tak jak na obrazku, tylko to nam się tutaj rozjechało. Już zaraz to naprawimy. Jak to naprawić? Zrobimy sobie, po prostu odwołamy się do forma. Dodamy display. Oj, w sumie mogłem właśnie dać display flex, justified align items center, justified content center. Ok, i tylko flex column. I w sumie w tym momencie nawet możecie wywalić to. Właśnie nie wiem, dlaczego to zrobiłem od razu. No ale w tym momencie poprzeciwałeś to. Jak to naprawdę, tak naprawdę już to skończyłem. To tylko ten zarezerwuj stolik online jest w grubszej tej większej czcionce, czyli form, content. Przechodzimy do P. Dajmy font size. Jakiś, nie wiem, 38 pikseli i font weight bold. Czyli żeby był pogrubiony, co nie? Bo on tam jest lekko pogrubiony. I jak widzicie, oj. Za duże, no ale wiecie o co chodzi. Zmieńcie ten, jeszcze dajcie padding bottom 24 piksele. Załóżmy, tylko załóżmy, co nie? Jak widzicie, to jest tak jak tutaj w tym momencie. Także tyle ode mnie, wielkie dzięki za uwagę. Już chyba 14 nie będę robił, bo wszystkie te strony są schematyczne. W większości odcinków pokazałem jak to się robi. I mam nadzieję, że sobie po prostu z tym będziecie radzić na tym egzaminie. Jeśli chodzi o PHP, to fajnie byłoby, ktoś to oglądał, a w większości na razie trochę widzów nie mam, dlatego jakby ktoś tam, jak będą komentarze, żeby zrobić PHP, to zrobię tego PHP. No i w tym odcinku tyle. Wielkie dzięki, do zobaczenia.